Misja Euro, kolejny odcinek, kolejny raz spotykamy się, Sławku, by porozmawiać o mistrzostwach Europy, które przed nami. Tak, ja co prawda mamy koszulki klubowe, ale będzie nawiązanie. Nie są tutaj przez przypadek. No nie są przez przypadek. Dzisiaj się będziemy skupiać na grupie oznakowanej jako grupa F, gdzie zagrają Czechy, Turcja, Portugalia i Gruzja. A co tam będzie się działo, zobaczymy już za moment. Dobra, Sławek, popatrz. Czechy, Turcja, Portugalia, Gruzja. Grupa ciekawa, naprawdę ciekawa. Nie jestem przekonany, że też łatwa dla tych reprezentacji. Czesi wyszli z naszej grupy naszym kosztem trochę. No, Turcja, Portugalia, Gruzja, która po barażach. Trudno powiedzieć, czy naszym kosztem. Po prostu byli lepsi. No byli lepsi, to by. Znaczy ja wiem, że sami Czesi niekoniecznie. No, my byliśmy po prostu słabsi, o tak bym powiedział. Dokładnie. Bo wiesz, to tak różnie można ocenić, no ale wydaje mi się jednak, że wiele rzeczy można byłoby tutaj troszeczkę inaczej. Z Czechami to jest zawsze tak w przeciwieństwie do Polski, gdzie oni kiedy mieli naprawdę świetną drużynę, świetne pokolenie piłkarzy, Nedved, Poborski, oni byli pewni swego, wiedzieli na co ich stać, były duże oczekiwania. Jeżeli mają pokolenie trochę mniej utalentowane, po prostu nie robią zadymy, że tak powiem, jak to często u nas jest. Nie ma pompowania balonika, jadą na turniej zagrać swoje. Oczywiście chcą osiągnąć jak najlepszy wynik, ale czegoś takiego jak u nas to bywało. Albo jak u nas jest za każdym razem, nie? Tak jak na przykład masz sytuację choćby z dawnych lat, gdy drużyna w 2008 roku awansowała na Mistrzostwa Europy po raz pierwszy w historii za czasów Leo Benhakera. Co uważam, wtedy było najlepszym możliwym rozwiązaniem wydarzeń, jakie tam gdzieś nas spotkały. To był szczyt marzeń tamtej drużyny, ale oczywiście jechaliśmy po Mistrzostwa Europy. Tak. Przez losowanie tegorocznego turnieju myślę, że już nie ma co pompować. I może to lepiej. Ale słuchaj, porozmawiamy o tym później, bo to już niebawem to ostatnie nasze spotkanie, gdzie będziemy się skupiać przede wszystkim na tym, co się dzieje w danych grupach i kto z kim będzie grał. To właśnie będzie grupa Polska. Tam będziemy też pewnie myśleć i mówić na temat tego, co mówił Michał Probierz i inni specjaliści z różnych nacji na temat szans tych reprezentacji. Turcja jako drugi z zespołów wygrywa swoją grupę eliminacyjną z Chorwacją. Tak, Chorwacją i Walią, którą my potem mierzyliśmy się w barażach. No ale zobacz, Turcja miała 17 punktów, Chorwacja 16 w tych swoich eliminacjach i dziś Turcja jest postrzegana jako taki zespół, który może coś namieszać, ale wcale nie musi. Już nikt o nich nie mówi tak, że to na pewno będzie czarny koń. Natomiast może być to czarny koń. No były czasy, gdzie Turcja, o Gruzji za chwilę, gdzie Turcja wydawało się, że może do takiej czołówki europejskiej dołączyć. No oczywiście trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata już w 2002 roku. Tak. Nie powiem, że przypadkowo czy na wyrost, no po prostu doszli do półfinału, wygrali mecz o trzecie miejsce, zasłużyli, ale mieli pokolenie też fajnych piłkarzy, no z legendą absolutną, wygumkowany niestety z powodów politycznych w swoim kraju, gdzieś tuła się po świecie Hakan Şükür, Arif Erdem, kilku innych bardzo fajnych zawodników, grali w naprawdę bardzo mocnych klubach europejskich. Potem też Liga Turecka się bardzo rozwijała, wydawało się, że ten futbol się bardzo tam w Turcji turecki rozwinie, wejdzie już w pełni na salony, no ale gdzieś takie wyhamowanie nastąpiło. Mieli mniej lub bardziej utalentowane generacje piłkarzy, ale nigdy to się jakimiś dużymi sukcesami nie kończyło. Gdzieś ten chyba charakter turecki wychodził czasami. Tak. I właśnie teraz myślę, że to jest zasługa Vincenzo Montegni, że gdzieś tą drużynę utemperował i z tych zawodników to też jest tutaj trochę mieszanka rutyny, doświadczonych zawodników z młodości, z młodymi, z Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, z Galatasaray oczywiście. No i ten Arda Güler, który fajnie się tam rozwija w Realu, wydawało się, że się nie przebije. No ale teraz zostaje na, nie będzie żadnego wypożyczenia. Tak. I nawet jest to bardzo ciekawy zawodnik. No tak, młody, bardzo utalentowany, trochę problemów zdrowotnych w trakcie sezonu też było, no ale jednak nie ma co ukrywać, to jest zawodnik, który być może faktycznie zrobi karierę. Jestem, powiem ci, bardzo ciekawy właśnie Turcji jako tej takiej drużyny, która, jak powiedziałeś,
nie musi, ale może być czarnym koniem i nie tylko z tego powodu, bo wiesz, że do tureckiego futbolu mam sentyment, a że prosiłeś mnie w ostatnim odcinku, oczywiście, żebym powiedział coś więcej też nie tylko o poza tematyce pozapiłkarskiej na temat tych państw, no to wiesz, jak to już mówiłem chyba i też w różnych moich blogach pisałem, w różnych felietonach. 2000 rok, jestem pierwszy raz w Stambule, wjeżdżam do Stambułu z góry, z autostrady, widzę na stary stadion Arisaiyem, mecz pierwszej kolejki Ligi Mistrzów Galatasaray z Monako, no w ogóle ta cała atmosfera na mieście, ten fanatyzm, ale tutaj w tej chwili mówię o takim pozytywnym fanatyzmie kibiców, sprawił, że zaraz następną, ja kupiłem sobie tę koszulkę Galatasaray, na odwrocie jest nazwisko Hadziego Gorge, Hadziego, wtedy gwiazdy Galatasaray, a z kolei tę dostałem też w Stambule od takiego pana, który zasiadał, znaczy nie wiem dokładnie jaką pełnił funkcję w Galatasaray, ale powiedział, żeby się dał mi maila, powiedział, żebym się skontaktował z nim, to mi załatwi miejsce w loży Wipockiej na nowym stadionie Galatasaray. Jakoś kontakt się niestety urwał, ale znaczy miałbym go nie odnowić teraz. No tak, tym bardziej, że to bardzo ciekawy pomysł. Mhm. Słuchaj, Turcja pierwszy mecz zagra z Gruzją, natomiast to też dla niej może być ważne ze względu na to otwarcie turnieju. Dla Gruzji też pewnie będzie to ważne, ale do Gruzji za chwilę wrócimy, bo chcę jeszcze zerknąć na to, jak Turcy sobie radzili w tym roku w grach towarzyskich. Rozegrali dwa spotkania, z Węgrami przegrali 0-1. No i to jest pewnego rodzaju niespodzianka, bo Węgry tu pokazują cały czas aspiracje do tego, by coś w końcu zagrać na jakimś turnieju wielkiego. No ale wiesz, mnie bardzo martwi tak naprawdę ten kolejny mecz i porażka z Austrią 1-6. Austrią wiadomo z jakich powodów. To pokazuje, że jednak stabilizacji formy, przynajmniej w tym okresie, kiedy te mecze się odbywały, nie było. No i ale ja powiem ci, nie przywiązuję aż takiej wagi do tych meczy towarzyskich teraz, gdzie jednak to, co znamy jeszcze sprzed powstania Ligi Narodów, sprzed tych 4-5 sezonów, ten cykl jakoś jest inny. Tam już od wiosny wczesnej się były zgrupowania 2-3 mecze towarzyskie. I no teraz jest jakoś to po prostu inaczej. Więcej jest tego. Cały czas mam takie wrażenie, że tutaj wszystkie reprezentacje to jest jakaś nowość. Nowość jeszcze się do tego nowego systemu tak nie mogą, nie mogą dostosować i uważam, że tutaj wynik absolutnie nie ma co wyciągać wniosków tymi, patrząc na same suche wyniki meczy tych towarzyskich. Teraz. No dobra, to co byś polecił tureckiego do zjedzenia? Kebab? Kebab, oczywiście, że kebab. Słuchaj, najlepszy kebab, jaki jadłem właśnie w Stambule, najprostsza rzecz. Bułeczka, mięso, ogórek, pomidor, broń Boże, bez żadnego sosu, bez czegoś takiego. Tego smaku nie zapomnę nigdy i to wiesz, jak to jest z tymi smakami. No nie mówiąc z dzieciństwa, czy z jakichś tam lat się coś zapamiętuje, potem to już nie jest to, ale jeżeli już nie będę mówił, bo w zeszłym tygodniu w naszym mieście zjadłem, nie będę robił antyreklamy kebaba i chyba na parę lat straciłem w ogóle ochotę na zjedzenie kebaba. Dobra, to po programie zapytam, gdzie to było, by tam nie iść, a teraz przejdźmy do Gruzji. Miałem okazję zerknąć w mediach społecznościowych na to, jaki zespół Gruzja będzie mogła zaprezentować. Trener Sanioli, tak, ogłosił już kadrę tej reprezentacji. Kilku zawodników z polskiej ekstraklasy, w ogóle polskiej ligi, mający przeszłość w polskiej lidze też. No i wiesz, nawiążę najpierw może do tego, co przeczytałem, szukając informacji, dlaczego akurat tak. No to Fili Sanioli zaskoczył mnie podejściem do tematu takim trochę innym, nie wiem, kurtuazja to chyba nie była. Polska Ekstraklasa jest bardzo dobrą ligą, bardzo intensywną ligą, oglądam ją często, jest to dość wysoki poziom, nawet na pewno wyższy niż się wielu wydaje i jeśli zawodnik radzi sobie w polskiej Ekstraklasie, to jestem przekonany, że poradzi sobie w reprezentacji Gruzji. Wiesz, na pewno trochę kult kurtuazji też tam było, ale też musi wiedzieć, z jakiego punktu widzenia on to mówi. No Gruzini po prostu no nie mają takich zawodników na miarę większości, na miarę największych, najlepszych lig europejskich. Pamiętajmy, jak Gruzja dostała się
po mistrzostw Europy. To było dopiero, to jest właśnie ta furtka, którą stworzyła Liga Narodów. Liga Narodów. I też nie chcę powiedzieć, że tam było trochę przypadków. No takie drużyny grały, jakie grały, nie jest to wina Gruzji, bo ten pierwszy półfinał barażowy to Luksemburg, który też się zaprezentował w eliminacjach bardzo ciekawie, obiecująco, no ale już nawet zwycięstwo pokarne z Grecją też to może świadczyć chociażby o charakterze tej drużyny, że potrafili wytrzymać. Walczyli do końca, to było właśnie ważne. Gruzja jest takim odpowiednikiem Macedonii Północnej, która też dostała się poprzez Ligę Europy jako pierwsza drużyna w tym nowym systemie na poprzednim Euro i też jak żeśmy rozmawiali już przy okazji poprzednich odcinków, czy to jest dobry system, czy nie, czy takie drużyny, nazwijmy to wprost, słabsze powinny grać. Ja uważam, że jedna drużyna na takim turnieju może być i jest to właśnie dla tych drużyn szansa, gdzie być może no, z normalnych eliminacji nie mieliby żadnych szans. Wiesz, Gruzini też mieli w latach 90. po rozpadzie ZSRR, wydawało się, że to będzie oprócz Ukrainy, samej Rosji, no bardzo silna reprezentacja, jakich mieli zawodników, czy bracia Arbeładze, w Ajaxie, Kingładze, Everton, chyba Manchester City, Tibor Kretzbaya, Newcastle. I tam nawet były jedne eliminacje, nie pamiętam, czy to były mistrzostwa chyba Euro 96, czy potem mistrzostwa Europy 98, że tam się otarli nawet jakiś baraż chyba. Potem gdzieś to się wszystko rozsypało, praktycznie nie istnieli. No mają teraz gwiazdę, mega gwiazdę. Na polu nazywany Paradona. Wiesz, ja ci powiem, że jedyny zawodnik, który tak naprawdę jakbyś mnie obudził o 12 w nocy, który mi utkwił w pamięci, to był piłkarz o nazwisku Kaumana Wardze. A był tak jeszcze Chivadze, reprezentant ZSRR. Natomiast fakt faktem, jak teraz wspomniałeś te nazwiska z dawnych lat, to rzeczywiście takie się przewijały i ta drużyna była trochę silniejsza, jak jest dzisiaj. No ale faktycznie... Wiesz, boję się trochę, że to będzie taki syndrom Armenii, gdzie ten Mkhitaryan się strasznie męczył tam w tych meczach reprezentacji, gdzie nie za bardzo miał z kim grać. Ale mówię, no taka drużyna jak chodzi na turniej, to dla niej każdy mecz jest jak spotkanie o mistrzostwo. Dokładnie. I dlatego... I wydarzenie i w kraju, i no wiesz, oni dla samych piłkarzy wydarzenie nie tylko sportowe, myślę. Poszli po barażach dzięki Lidze Narodów w grupie eliminacyjnej, gdzie grali z Hiszpanią, Szkocją, Norwegią i Cyprem. Zajęli miejsce czwarte, zdobywając 8 punktów. No potrafili z tą Szkocją zremisować, ale z Hiszpanią no, był pogrom. No i tutaj wiesz, też będą mieli takiego rywala, który może być podobnym meczem jak ten z Hiszpanią. Zobaczymy. Ale wydaje mi się, że tak mistrzostwa Europy, w ogóle turniej. Tak, myślisz, to jest inna koncentracja, inne podejście, można przegrać, ale się na pewno nie spodziewam wyniku takiego dużego. Tak. No zobaczymy. Pierwszy mecz z Turcją, więc ten mecz będzie takim meczem, który jednej czy drugiej reprezentacji może dać naprawdę coś wielkiego, w sensie możliwość myślenia o realnym awansie. Natomiast też może być tak, że skończy się remisem i będzie to wszystko różnie wyglądać później. Co gruzińskiego byśmy mogli zjeść? Zjeść hinkali, czyli te słynne pierogi, takie dość duże pierogi, tak tajnie ciasto zakręcane. W rosole, znaczy w rosole, z rosołem w środku w rosole. Trzeba je właśnie umiejętnie jeść, żeby tam nie wylać na siebie tego. Haczapuri, takie naleśniki z serem w środku, zapiekane w ogóle Gruzini. A bo też tak się złożyło, że byłem w każdym z tych czterech krajów, dlatego cię o to pytam. Które tworzą tę grupę. No. Jeżeli chodzi o kulinaria w Gruzji, do wszystkiego dosypują kolendrę, ale świeżą kolendrę. Na początku już mówię tak, po paru dniach już miałem dość tego. Myślałem, że do deserów też zamówię jakieś, to dostanę. Kolendrę jeszcze, tak jak wspomniałem też o tym aspekcie nie tylko sportowym, ale i społecznym. No Gruzja, jak byłem to w 2019 roku, bardzo mi się podobała. Kraj naprawdę sprawiał wrażenie szybko rozwijającego się. Nie było żadnych pozostałości tych takich radzieckich, czy to jeżeli chodzi o samochody, czy no wiadomo, i trochę inaczej na prowincji, trochę inaczej. W samym Tbilisi dzisiaj napięta sytuacja, też protesty przeciwko takiej ustawie, już nie wchodząc w szczegóły, która jednak ten kurs bardzo proeuropejski zamyka gdzieś tam. Zamyka. No zobaczymy. Kraj, do którego mam na pewno bardzo dużą sympatię. No dobrze, Sławku, w Czechach wiemy, tam knedliki, ser topiony, to wszyscy mieliśmy okazję tutaj w naszym regionie przynajmniej raz być w tym kraju. No były czasy, że się tam bywało zaraz, to dość blisko. Tak, bardzo blisko, tak. Ja to rozumiem, też pamiętam te wycieczki popyszne, lentylki nie tak, tylko. Napoje. No powiedz, Portugalia. Czy Portugalia ma szansę w tym roku zdobyć mistrzostwo Europy? Nie ma szans.
nie liczy. Na jakąś niespodziankę. Jeżeli by zdobyła Mistrzostwo Europy, to naprawdę byłaby to, no nie powiem sensacja, bo jest to wiadomo, marka sama w sobie, tak. W sobie, ale ja tutaj nawet nie widzę ich w czwórce. Wygrali wszystkie mecze. O wszystko. To jest taka drużyna właśnie. Podobnie jak Hiszpania jeszcze kiedyś przed tą erą tych największych sukcesów, że w eliminacjach eliminacje przechodzili bez straty punktu, tam może z trzema bramkami, a no tak. I to im zostało, Portugalia trochę tak samo, ale no po prostu nie jest już ta drużyna, która mogłaby powtórzyć sukcesy no sprzed kilkunastu lat, czy to z czwórki wicemistrzostwa Europy, z czwórki mistrzostw świata, no i triumf w 2016 roku. No tak, to pamiętam te czasy. Tak, no. Ale no wiesz, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że tutaj faworytem na pewno na papierze jest grupy, ale co będzie ta dalej, Turcja, to wszystko. No właśnie. Do których zaraz też przejdziemy. To no mówię, to jest turniej. Dopisywanie punktów, zawsze to powtarzam, dopisywanie punktów przed turniejem często się potem. No psuje to wszystko, tak naprawdę ciężko ale ocenić. Ale bardzo dużym zdziwieniem się może często skończyć. Zaczniemy od meczów Turcji z Gruzją, Portugalii z Czechami. Na koniec Czesi będą mierzyć się z Turcją, a Gruzja z Portugalią to będzie generalnie też ostatni mecz fazy grupowej turnieju. To jeszcze na koniec standardowo zapytam cię tak, co można zjeść dobrego w Portugalii, Znaczy w Portugalii ja to nawet nie pamiętam tego, jakoś tak się, nie wiem, kulinariami nie interesowałem. No jest tam to ten bakalhau, narodowa potrawa, czyli dorsz, tam z różnymi dodatkami na różne sposoby przyrządzany. Ale na pewno bez kolendry. To tak, tam akurat nie. Ale też bardzo, bardzo sympatyczny kraj, bardzo mi się podoba. Taka ciekawostka, zawsze mówili, bo jechałem z Hiszpanii do Portugalii, mówili mi, Hiszpanie są tacy bardzo pewni siebie, buńczuczni, a Portugalczycy zupełnie inni, sympatyczniejsi, skromniejsi. Mówię, no niemożliwe, żeby no, ludzie aż tak, żeby tak generalizować jakieś narody, społeczeństwa. Ale powiem ci, jak tylko wjechałem z Hiszpanii do Portugalii, nie wiem, na pierwszej stacji benzynowej się zatrzymałem, od razu się o tym przekonałem. Inne podejście do klienta, jakiś, nie powiem, że Hiszpanie byli, wiesz, jacyś strasznie naburmuszeni, ale gdzieś się jakoś to dało naprawdę odczuć. No widocznie jednak coś tam ludzie mieszkający w tym rejonie wiedzą. Dobra, Portugalia, Turcja, Czechy, Gruzja. Kolejność, tak, tradycyjnie zapisujemy. Tak. Portugalia. No ja właśnie tak myślę, że Portugalia, Turcja, Czechy, Gruzja. Ja bym to Portugalia, Turcy. Chyba pierwszy raz jesteśmy zgodni. No fakt. Czechy, ja też Gruzja. Popatrz, pierwszy raz chyba też pierwszy powiedziałem, co myślę na ten temat. To prawda. No ale wiesz, nie widzę tu inaczej. Portugalia wydaje się być faworytem takim naturalnym. Tak, ale wiesz, ale też trudno zakładać, że 9 punktów będzie miała. A wiesz, jakiś remis, jakiś podział punktów, to tu w tabelę do góry nogami. Tutaj w przypadku mimo wszystko Portugalia faworyt, ale jeżeli chodzi o trzecie miejsce może dać awans, nie musi, to porównanie z tymi innymi trzecimi miejscami z innych grup. No tak, bo z 6 grup tylko 4 drużyny z trzeciego miejsca awansują. Na pewno to jest emocjonujące i zapisanie, że Portugalia 9, Turcja 6, Czechy 3, Gruzja 0, to nie ma tutaj sensu. Nie, nie, to nie patrzymy się w tym kierunku, bo to równie dobrze może być tak, że te zespoły będą miały, nie wiem, 5-3-2 albo 5-3-3 w punktach i tak, wiesz, bezpośrednie mecze, tak, bramki. Będą decydować tutaj zupełnie inne rzeczy. No dobrze, Czechy, Turcja, Portugalia, Gruzja, grupa F, mamy to za sobą, my widzimy się już w następnym odcinku, gdzie porozmawiamy o tym, co nas może czekać w naszej biało-czerwonej grupie D.